Prawo w medycynie. Dzień dobry Państwu. Tak jak obiecałem w ubiegłym miesiącu, razem z nami jest po raz kolejny pani mecenas Ewa Marcjoniak, członek Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris Advocat. Dzień dobry pani mecenas. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani mecenas, porozmawiamy dzisiaj o czymś, co teoretycznie lekarza nie obchodzi. Dlatego, że przecież jest zakaz reklamy, o czym my mówimy, lekarz nie może się reklamować. No więc zacznijmy od podstawy. Czy lekarzowi w ogóle przyda się wiedza w zakresie prawa autorskiego, ochrony wizerunku, prawa reklamy? No tutaj prawo reklamy, bym powiedziała, że może niekoniecznie, jak pan słusznie zauważył, może nie będzie do końca przydatne, aczkolwiek to jest bardzo ogólne hasło do prawa reklamy. Tak? Z całą pewnością może przydać się lekarzom wiedza na temat wykorzystania wizerunku, wizerunku jak dobra osobistego, chronionego prawem, wizerunku pacjenta, jak i wizerunku własnego również lekarza. W przypadku takim, kiedy lekarz w ramach wykazania się odpowiednim doświadczeniem pokazania wyników swojej pracy, dokumentuje przebieg zabiegu bądź wręcz skutki już medyczne, które są wynikiem takiego zabiegu, jak również dokumentuje wizerunek pacjenta przed takim zabiegiem, prawda? Czyli jakby pokazuje całą sekwencję zdarzeń, które doprowadziło do uzyskania pozytywnego wyniku pożądanego przez samego lekarza, jak i przez pacjenta. Czyli mówimy tutaj generalnie o problemie związanym z rozpowszechnianiem takiego wizerunku. I tutaj kłania nam się ustawa o prawie w sprawach pokrewnych. I o dobru osobistym, jaki stanowi właśnie wizerunek, czyli o kodeksie cywilnym. To rozwińmy tę kwestię wizerunku, bo przyjmijmy, że przychodzimy do lekarza. Czy lekarz może nam zrobić zdjęcia, czy może nagrywać konsultację lub zabieg, pytając lub nie pytając? No i oczywiście, czy może w jakikolwiek sposób te zdjęcia wykorzystać, a jeżeli tak, to w jaki? Otóż tak, no przede wszystkim Państwo doskonale wiedzą o tym, że lekarza obowiązuje tajemnica, prawda? Tajemnica w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi. Tą tajemnicą objęte są wszelkie informacje, jakie lekarz pozyska od pacjenta w związku ze udzielaniem mu pomocy medycznej. I jedną z takich przesłanek, które umożliwiają podzielenie się taką informacją przez lekarza, z jedną z kilku przesłanek, które przewiduje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jest zgoda pacjenta lub osoby najbliższej. I tutaj mówiąc, ja nie bez kozery wychodzę od tej tajemnicy, żeby przypomnieć, że ta tajemnica, ona jest bardzo szeroką tajemnicą zawodową, albowiem dotyczy, jak stanowi ustawa, wszelkich informacji, jakie poweźmie lekarz o pacjencie w związku z wykonywaniem usługi medycznej, tak? Więc jeżeli mówimy o rejestrowaniu dla przebiegu zabiegu, to niewątpliwie, o ile taka informacja będzie wyłącznie w dokumentacji medycznej i będzie ona, będzie miała na celu rozpowszechnianie tej informacji, dzielenie się nią, to oczywiście wolno to robić, prawda? A można pokazać innemu pacjentowi? Bez zgody pacjenta nie wolno się tą informacją z nikim podzielić, nie można w związku z tym rozpowszechniać, ani upublicznić, tak? I jeżeli lekarz, jednak jak powiedziałam na wstępie, chciał rozpowszechnić, opublikować, podzielić się z innymi swoimi potencjalnymi pacjentami wynikiem swojej pracy, właśnie pokazując przebieg takiego zabiegu przed i po skutku, to musi uzyskać absolutnie względnie z pacjenta, którego wizerunek rejestrował.
A pani mecenas, jeżeli lekarz nie chce tego rozpowszechniać w sposób inny, jak tylko pokazać w swoim gabinecie innym pacjentom, przy zamkniętych drzwiach, w cztery oczy, efekt, który wykonał, może czy nie może? Nie, nie może, dlatego że jest to już rozpowszechnianie takiej informacji i jest to również rozpowszechnianie najprawdopodobniej wizerunku, tak? No, może mogę w jakimś kazusie byśmy to powiedzieli, będzie tak łatwiej, bo mówimy bardzo in abstracto, prawda? No, na przykład zabieg medycyny estetycznej i pokazujemy twarz pacjenta, pacjentki. No tutaj nie sposób jest, że nie mamy do czynienia również z rozpowszechnianiem wizerunku takiej osoby, prawda? Ponieważ jest to osoba możliwa do zidentyfikowania. W związku z tym na takie rozpowszechnianie wizerunku bezwzględnie wymagana jest również z podstawy prawnej, z ustawy prawa autorskie i prawa, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgoda takiej. Zgoda nie może być domniemana. Ona musi być jasna, konkretna, możliwa również do udowodnienia w razie ewentualnych roszczeń procesu, etc. Bowiem pamiętajmy, że na lekarzu będzie miał obowiązek wskazania, że zgodę podpisał. W związku z tym daleka jestem od tego, aby zachęcać Państwa, lekarzy, do kurtuazyjnych roszczeń. Łącznie z pacjentami i proszenia ich o to, czy uprzedzania, że zabieg będzie rejestrowany i czy wyrażają na to zgodę. Nie wątpię, zgoda musi być w jakiejś formie najpisemnej, świadczonej na podpisem, że zapoznał się z wszelkimi warunkami. No tutaj jeszcze wchodzi wtedy RODO w rachubę, bo w momencie, kiedy zbieramy takie dane, prawda, osobowe, w związku z tym jesteśmy administratorami, przetwarzamy te dane. W związku z tym no, musimy jeszcze pamiętać o tym, że zgodnie z RODO taka zgoda na przechylenie wizerunku musi być konkretna, musi być świadoma, jednoznaczna, to przede wszystkim dobrowolna. No i lekarz winien też poinformować pacjenta, jaki jest cel zamierzony, prawda? Rejestrowania takiego wizerunku pacjenta, czyli zbierania o nim danych. Znamy takie przypadki, pani mecenas, kiedy pacjent wyrażał zgodę na zabieg, na sfilmowanie tego zabiegu, ba nawet mieliśmy do czynienia z dobrze sporządzonym dokumentem, który informował pacjenta o tym, w jakich obszarach będziemy się poruszać. Pacjent otrzymywał w gratisie zabieg za zgodę na upublicznienie wizerunku, po czym zabieg się odbywa. A pacjent mówi, że film mu się nie podoba i właściwie to już on nie chce, żeby ten film był gdziekolwiek publikowany. Co zrobić, co powinien zrobić lekarz? Bo jak się pani mecenas domyśla, w większości takich przypadków lekarze po prostu rezygnowali całkowicie z dalszych prób tworzenia filmów czy podcastów. Jest oczywiście tak, jedną z przesłanek ekskluzujących odpowiedzialność lekarza za rozproszenie wizerunku z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest tak zwana zapłata za pozowanie. Tak? Nie musi osoba, która rejestruje taki wizerunek, a następnie go rozpowszechnia, uzyskiwać zgodę tej dobrowolnej, odrębnej, jednoznacznej, świadomej, etc. ze wskazaniem celu, miejsca ewentualnie i okoliczności rozpoznania tego wizerunku. Wtedy, kiedy osoba, która pozowała, otrzymała umówioną zapłatę, ale za to pozowanie. Tak? Tutaj by niewątpliwie sąd powinien musiał pochylić się nad bardzo istotnym problemem, czy tą zapłatą za pozowanie, ta zapłata za pozowanie była w formie świadczenia usługi medycznej. Tak? Nie wiem, jakby sąd do tego podszedł, jakby który z stron uznałby za bardziej wprawiające, oddające ducha artykułowi 81, bo o nim mowa, ustaw autorskim prawach pokrewnych. Natomiast poza tymi kwestiami ewentualnie odszkodowawczymi, czy właśnie żądania usunięcia tego wizerunku, czyli roszczeniami, które wynikają wprost bezpośrednio z ustawy o prawach autorskich w przypadku naruszenia właśnie
tego prawa do wizerunku, mamy jeszcze do czynienia z sytuacją drugą, która nam się jakby która nam nachodzi w tym kazusie na stan faktyczny, a mianowicie żądanie przez pacjenta usunięcia, prawda? Albo na przykład nie wyemitowania, nie użycia w żaden sposób, tak? Tak, tak. Tu jest zupełnie inna podstawa, ja bym wywodziła to roszczenie zupełnie z innej podstawy, a mianowicie z ustawy o RODO, o prawie do bycia zmienianym, który mówi o tym, że w każdym momencie osoba, która nawet udostępniła, pozwoliła na rozproszenie swoich danych osobowych w wizerunku, może w każdym momencie żądać, aby te dane zostały usunięte ze wszystkich nośników przez administratora danych osobowych. No właśnie, pani mecenas, ale czy my nie idziemy troszeczkę za daleko? Dlatego, że RODO tak naprawdę mówi o danych osobowych, nie zaś o wizerunku, który w tej sytuacji, oczywiście pod warunkiem przygotowania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zgodę, tak, jest elementem umowy. Nie jest zaś elementem wykorzystania danych osobowych w ujęciu ustawy o RODO. No jest pytanie, czy tu w ogóle doszło do zawarcia umowy, prawda? I jaka była treść tej umowy? To już jest takie multiplikowanie przez nas tego kazusu. Czyli pierwsze, pani mecenas, co możemy powiedzieć, wszystko na piśmie, prawda? Tak, to z całą pewnością właśnie dla tych celów dowodowych, o których wspomniałam na samym A pójdźmy w drugą stronę, dlatego że lekarz, który będzie chciał zawrzeć umowę z pacjentem, najczęściej, który będzie chciał sfilmować pacjenta, sfotografować, raczej zada to pytanie, o ile chodzi oczywiście o publikację w jego na przykład kanale filmowym. Pacjent takiego pytania zwykle nie zada, a zdarza się i to często, że to pacjent nagrywa lekarza i co więcej udostępnia nagranie na przykład w zamkniętych grupach facebookowych, gdzie mamy do czynienia z wymianą informacji o lekarzach albo wręcz z próbami instruktażu zabiegu, bo znamy i takie przypadki. Jakie są prawa lekarza? Co może z takim nagraniem, czy wiedzą o takim nagraniu, bo często ten lekarz do zamkniętej grupy nie wejdzie i tego nie zweryfikuje, zrobić? Tak, to są niestety przypadki, którymi ja też się już spotkałam na różnych forach społecznościowych, w mediach społecznościowych. Tutaj to ewidentnie zasada wzajemności. To znaczy tak samo jak pacjent ma do lekarza, tak samo ochrony wizerunku, tak samo i lekarz do pacjenta. Czyli jeżeli chodzi o rozpowszechnianie tego wizerunku lekarza, on niewątpliwie musiał być ten lekarz zarejestrowany, prawda? Czy też możliwe jest ustalenie tożsamości tego lekarza, no bo przecież wymieniają się pacjenci INSPE i pacjenci byli tegoż lekarza danymi osobowymi tego lekarza. Niewątpliwie rozpowszechnianie takiego wizerunku wymaga analogii zgody lekarza w przypadku, kiedy to lekarz rejestruje wizerunek pacjenta. To ja tutaj wystąpię jako adwokatu z diaboli i powiem tak, no przecież w czym jest problem? Lekarz jest osobą publiczną, wykonuje funkcję publiczną. Takie jest tłumaczenie na tych forach, prawda? Tak, ale jest pytanie, czy jest on osobą powszechnie znaną, tak? Czy jest osobą powszechnie znaną? No, nie każdy lekarz jest osobą powszechnie znaną, nie każdy lekarz. W związku z tym jego działania mogą być traktowane jako właśnie te, które w związku z pełnioną przez niego funkcją publiczną, jako osobą powszechnie znaną, tutaj prawda, jego działalność zawodowa, może być jego wizerunek rozpowszechniany. Tak? W związku z tym, jeżeli idziemy na wizytę lekarską, po prostu do lekarza i chcemy rejestrować przebieg tej wizyty, tak już reasumując, to wolno to robić. Dlaczego wolno to robić? Dlatego, że mamy prawo jako pacjent do informacji o przebiegu takiego leczenia, o prostej diagnostyce. Często jest też tak, że jako pacjenci stresowani w tym gabinecie medycznym i chcielibyśmy spokojnie w domu sobie słuchać
tą poradę lekarską, przeanalizować ją, może mieć jakieś pytania dodatkowe do No lekarza. właśnie, pani Dlatego mecenas, mogą ale to sprecyzujmy od razu. To dotyczy porady lekarskiej dotyczącej naszego stanu zdrowia, a nie na przykład wypytywania lekarza medycyny estetycznej, gdzie na twarzy są miejsca iniekcji, powiedzmy, toksyny botulinowej. No, jeżeli chodzi o taki instruktaż, to z pewnością nie, tak? To nie chodzi o to prawo do rejestrowania naszej wizyty lekarskiej wynika z prawa pacjenta, tak? Czyli wtedy, kiedy my jesteśmy pacjentem i przychodzimy w swojej sprawie zdrowotnej i mamy prawo do posiadania tych informacji w sposób dla nas przystępny, o właśnie o diagnostyce proponowanej w sposobach leczenia. Dlatego taką wizytę możemy nagrać, ale bez zgody lekarza nie możemy jej rozpowszechniać, tak? Czyli nie możemy udostępnić jej na forum, na grupie zamkniętej, na forum społeczności. To najkrócej pytając, co może zrobić, co powinien zrobić lekarz, jeśli powziął informację, że takie nagranie na grupie się ukazało. On tego nie zweryfikuje najczęściej, ale wie, że takie nagranie mogło się ukazać. Żądać natychmiastowego usunięcia takiego nagrania oraz może wystąpić również do sądu o zadośćuczynienie i roszczenia, z roszczeniami odszkodowawczymi. Czy w trakcie takiego procesu można zażądać na przykład logów z portalu społecznościowego, które będą dowodem na to, że taki materiał mógł się tam znajdować? Tak, środki są absolutnie nieograniczone. Problem natomiast świadczenia, powiem, wynika z dostępu do źródła. Pani mecenas, dziękuję serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że udało nam się przybliżyć lekarzom chociaż trochę zagadnień związanych z tym, w jaki sposób poruszać się w świecie prezentacji swoich dokonań, przypominamy, nie reklamy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję uprzejmie.